Cześć, witajcie! Dzisiaj Wenus zaprezentuje Wam nową rybkę. Rybkę powszechnie znaną w Polsce o nazwie pstrąg. Także pstrąga sami na pewno przyrządzacie na wiele sposobów. Ja mojego pstrąga nabyłam w bardzo fajnym sklepie i mogę Wam bardzo polecić ten sklep. Także jeśli mieszkacie tu w Reykjaviku lub okolicy, koniecznie udajcie się do sklepu rybnego Sundlaugarvegur. Jest to sklep, w którym ja kupuję od wielu lat i zawsze ryba jest świeża i ceny też nie są aż takie zawyżone, jak w innych miejscach zdarza się. Także dzisiaj dla Was mam pstrąga. Co nam dzisiaj będzie potrzebne? Będą potrzebne nam takie rzeczy właśnie. Por, pietruszka, mam akurat taką. Ziele angielskie, liść laurowy, marchewki. Zobaczymy, bo zawsze dodaję właśnie kostkę rosołową, które są niezdrowe, zawierają bardzo dużo soli, ale to jest jedyna potrawa, do której ja dodaję pół kostki, żeby mi lepszy smak wyszedł. Do tego będziemy potrzebować też żelatynę, którą rozpuszczamy w litrze bodajże tutaj wody. Musicie właśnie dobrze przeczytać po duńsku lub norwesku, tutaj jest. Dlaczego? Dlatego, że każda z tych żelatyn jest 10, to jest na litr. Są też takie, które są 12 sztuk i też na litr. Także trzeba dobrze zwrócić na to uwagę. Dzisiaj mamy też dwa bardzo fajne łby. Są to łby głowy z łososia. Widzicie, jaki jest sympatyczny. Ma też języczek, ma ząbki całkiem ostre. I to posłuży nam do wywaru, do naszego pstrąga w galarecie. Nie wiem, czy dwie te ryby wezmę, czy jedną. Myślę, że z dwóch może być całkiem bardzo dobry wywar i nie trzeba będzie tej kostki używać. Także to się okaże w praniu. Tak wygląda pstrąg. Jest piękny, ładny. Ma łuskę. Pstrągi na Islandii są w tej chwili hodowlane. Ja otrzymałam już pstrąga wypatroszonego. Tutaj jeszcze trochę wątroby pstrąga, widzę, zostało. Tego nie będziemy w ogóle używać. Jak widzicie, bardzo ładnie wygląda. Jest śliski i trzeba teraz najpierw tą całą łuskę z niego zdjąć, żeby zacząć go filetować. Do galarety nie powinniśmy filetować, możemy go tak pokroić lub możemy go ugotować w całości. Ale ja robię to dla siebie, nie na jakiś pokaz i chcę Wam pokazać po prostu tak, jak robię galaretę ja. Ja osobiście odcinam właśnie sobie filety, dlatego że łatwiej później jest, nie potrzebuję ości wyławiać później z mojego dania. Także właśnie chcę Wam zaprezentować pstrąga. I tak jak mówię, odwiedźcie właśnie tamten sklep rybny, jeśli mieszkacie tu w Reykjaviku, gdyż ten sklep rybny naprawdę, ta ryba jeszcze dzisiaj rano ponoć żyła, także tyle się dowiedziałam, że no, że żyła dzisiaj rano. Widzicie, ma piękne skrzela, bardzo ładne, różowe skrzela są, jest to zdrowa, fajna ryba, bardzo ładnie wygląda, a ja przechodzę do ściągania łuski. Także właśnie łuskę musimy o w ten sposób odrapać. Już pokazywałam Wam to wcześniej. Łuski może być dużo, łuska lubi strzelać. I tak jak ostatnio robiłam ise, czyli plamiak, czyli łupacz. I ta rybka no, dość mocno sobie lubiła postrzelać. Jeden z moich patentów jest to widelec, który wbijam sobie o tu, żeby na końcu właśnie móc łatwo, bez ślizgania się, ściągnąć tę łuskę. No i tak będę ściągać teraz łuskę z całej ryby. W międzyczasie, kiedy będę przygotowywać filety, tu będę gotować wywar rybny. I do wywaru właśnie włożę trochę rzeczy. Jak widzicie, ja lubię w ogóle por, tylko żeby to za mocne nie było. Dodamy pietruszki, dodamy pora, dodamy właśnie liście laurowe, dodamy ziele angielskie. Później to wszystko zostanie
odcedzone. Jeszcze cebulę zaraz dodamy. Jest oto cebula, to się musi zagotować. I do tego wrzucę jedną głowę. Jedną głowę z łososia, żeby ona już tu się gotowała i aromaty, żeby się z niej wydobywały. Drugą zużyję do zupy innym razem. Sobie ją zamrożę. Także tu się wszystko będzie gotowało. Jeszcze to można, przepraszam, jeszcze można to posolić, żeby to miało dobry smak. Używam sól morską, taką Wam polecam, lub himalajską. I do tego jeszcze dodam pieprzu. Można dodać cały pieprz, ale lepiej aromat się wytrąci z takiego zmielonego pieprzu. W tej chwili będziemy filetować, czyli musimy odciąć głowę. Ryba jest strasznie śliska, więc polecam używanie ścierki. I odcinamy tu, pokazywałam Wam wcześniej, jak na poprzedniej rybie. Tu mamy kość, mamy mózg. Tak, ryby też mają mózg, chociaż czasami wydawałoby się, że ludzie mózgu nie mają. Widzicie, mam nowy nóż, ponieważ chciałam mieć ostry, to kupiłam sobie ostry nowy nóż. Głowę trzeba oczyścić i odciąć, trzeba wyciąć z niej tutaj skrzela i powiem Wam, że dzisiaj to jakiś trudniejszy jest ten model ryby. Także nie wiem, czy mi to super wyjdzie, żeby się nie pociąć też, ale będę próbować. Tutaj jest taki koniec. O, jest jedna część. Zwróćcie uwagę, że tu mamy też ość, która... A, chyba nic nam nie będzie przeszkadzać. To się wszystko później wygotuje i tego nie będzie. Także mamy głowę już oczyszczoną. Wyciągamy oczko. Także taka głowa idzie teraz prosto do garnka i będzie się ładnie gotować. Przystępujemy zatem do czynności głównej, czyli do wyfiletowania tej ryby. Ona, mówię, jest tu śliska, potwornie śliska jest. No dobrze, więc jedziemy tak jak ostatnio. Wycinamy tutaj wzdłuż linii kręgosłupa. Równymi ruchami, nie boimy się, nic się nie stanie. Widzicie, tutaj już się ładnie zaczyna mięso oddzielać od kości. I tak, jestem chyba w filecie, tu mam kości, to nic nie szkodzi, ponieważ zaraz dojdziemy do tego, jestem na dole tutaj. Ok, dolny filet mi się tu odciął, nie ma problemu, zamieniamy, tutaj jest, o, od tego fileta jest kości, ości są tutaj, bardzo dziwnie mi się coś ucięło, nie wiem jak to się stało, no ale tak się stało, widzicie, o, słychać już, tutaj są kości. No, trzeba być mistrzem pstrąga, widzicie? Ja nim nie jestem. Chociaż i tak mi źle nie idzie, bo Wam powiem, że kiedyś, dawno temu, w ogóle mi nie szło filetowanie. Także jest to dość ciekawe zajęcie. I oczywiście, jak to bywa, praktyka czyni mistrza. I dlatego prawdopodobnie ryba w galarecie nie jest filetowana, gdyż widzę, że nie każdemu by to wyszło, tak jak mi w tej chwili nie wychodzi. Tu sobie zostawię to z powrotem. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ja to dołożę do mojej galarety i zaraz to wszystko ładnie tutaj ściągnę.
Także wyszedł mi dość nieudany tym razem filet. Mogło być lepiej. Ok, filet numer 1. Tu zaraz się tego pozbędziemy i teraz będziemy dodziabywać się do fileta numer 2. Tak, tutaj jest ość, kość. Te kości właśnie ości są najgorsze. Tutaj trzeba przeciąć. Już poleciał. Także mamy dwa piękne filety. Jeden. To zaraz. I drugi. Trochę gorszy, ale się coś pomyliło, widzicie. I teraz mamy tutaj te ości. I zaraz do tego przejdziemy. Będzie potrzebna do tego pinceta. Ja miałam kiedyś zwykłą, małą, taką, wiecie, jak kobitki używamy do brwi. No, ale gdzieś kiedyś przy myciu chyba mi po prostu się zgubiła. I teraz trzeba się męczyć, ponieważ ta pinceta jest właśnie, ona nic nie wyciąga. Nie lubię tej pincety. No dobrze, powiem tak, trochę była droga przez mękę, jeśli chodzi o te łuski, znaczy te ości, ponieważ ta pinceta po prostu się nie nadaje, jest okropna i nie polecam jej. Polecam Wam zwykłą, zwykłą, najzwyklejszą pincetę. Teraz możemy jeszcze troszeczkę tu poskrobać sobie dla upewnienia się, że nic, widzicie, nie zostało. Wygląda już dobrze. Możemy teraz ją poczyścić jeszcze tutaj dokładnie, żeby żadnych ości nie było. Przed włożeniem do garnka ja jeszcze ją opłuczę, żeby mieć pewność, że nic już tam z nami nie wejdzie do tego garnka. Jeszcze tyle w temacie dzisiejszym, że tu mam odłożony drugi filet, ten właśnie brzydszy. Z niego przygotuję coś innego. I on sobie tu musi poczekać. Jest złożony w papier, żeby całą wilgoć z niego zdjąć. I tak samo potraktuję głowę, która też będzie zamrożona i po prostu trzeba ją osuszyć. A teraz przechodzimy do gara. No właśnie, jesteśmy przy garze. Wszystko się ładnie tutaj gotuje. Widzicie, robi się pyszny wywar. Zaczyna się robić lekko tłustawy. Na razie tutaj w wywarze są głowy i warzywa. Ta cała część tu poczeka, ale w tej chwili dołożę do tego wywaru kręgosłup po to, żeby właśnie tu powstało coś naprawdę pysznego. Mój wywar gotuje się dość mocno. Ja wrzucę do niego dwa kawałki cytryny, gdyż chcę uzyskać lekko cytrynowy aromat. I teraz niech się to tak ładnie razem wszystko tu gotuje. Zobaczcie, głowa sobie pływa, już jest miękka. Cebulka też. Piękny wywar się zaczyna wydobywać. Jedna ważna tajemnica, słuchajcie, o której Wenus bardzo często zapominała i się okazywało, że później danie było bez smaku, ponieważ ja mam taką tendencję właśnie do niedosmaczania. Dlatego zawsze mówię, każdy musi inaczej według siebie przygotowywać. I dobrze, że posmakowałam, bo aromaty są wspaniałe, ale dania, wszystkie dania, które są daniami przygotowywanymi na przyszłość, na zimno, które podajemy na zimno, i taką właśnie jest galareta, musimy naprawdę, ja nie żartuję teraz, widzicie, solę odpowiednio posolić. To jest sól morska. Ona ma to do siebie, że nie jest taka mocno słona. I zaraz jeszcze raz tu będę smakować. O, teraz jest moc. Teraz jest o wiele lepsze. Wywar jest ugotowany i teraz jeszcze musimy pamiętać o naszym głównym składniku. Składniku,
który w tej chwili po prostu trzeba go zanurzyć w naszym pięknym, pysznym wywarze. I tak, ja nie używam kuchenki indukcyjnej, więc moja płyta cały czas jest gorąca. Trochę mam małe to sitko tutaj, ale ono mi pomoże wybrać rybę w pewnym momencie, kiedy jest to potrzebne, bez większych uszkodzeń moich kawałków. Jak widzicie, pokroiłam to już w kawałki, żeby po prostu mieć gotowe do galarety. I tak teraz właśnie włożę to na... Muszę to ugnieść. Włączę kuchenkę na bardzo mało. To się to jest trochę małe, tam jest dużo rzeczy pod spodem, ale to nie przeszkadza w niczym, dlatego że pamiętajcie o tym, że trzeba to odcedzić. I to się teraz tu będzie ładnie wszystko moczyło przez jakieś 15 minut. Tutaj mam kawałek łososia, którego przygotuję za moment. Zobaczycie to w następnym filmiku. A tu potrzebujemy w tej chwili zimną wodę, w której rozpuszczę żelatynę. Żelatyna właśnie, którą kupujemy tu na Islandii, ma postać płatków żelatynowych. Troszeczkę różni się, jak widzicie, od tej kupowanej w Polsce. Powiem Wam tak, że ja nie potrafię używać tej polskiej naszej żelatyny. I taki tip jest, że nie wrzucamy tego wszystkiego od razu, tylko po jednej, żeby woda dobrze tam między te żelatyny doszła. I możemy je o tak sobie przygotować, żeby było łatwiej ją tutaj rozdzielić. I zostawiamy tak namoczoną żelatynę na około 5 minut. I właśnie myślę, że przygotuję sobie więcej żelatyny. Jeszcze jedną paczkę dołożę tu za momencik. Jak widzicie, ryba jest w tej chwili około 5 minut. Wygląda całkiem ładnie. Trochę wruszam nią góra-dół, żeby się tu wszystko ładnie wyrównały poziomy. Kuchenka jest włączona na 1,5 w skali do 3, także to jest trzeci poziom. On nie jest właśnie jakiś super intensywny, ale nie pozwala, żeby rosołek mi tu ochłodził się. Pewna temperatura musi być zachowana. Jak widzicie, ryba już jest tutaj ugotowana, bo ona jest twardawa, ale nie do końca. Także ona te 15 minut musi posiedzieć w tym wywarze. Minęło około 10 minut i to wystarczyło, żeby się ten pstrąg ładnie ugotował. Także tu go odkładam na bok w tej chwili do wystygnięcia. A tu, zobaczcie, jest piękny i pyszny wywar. I teraz trzeba zrobić z nim porządek. No dobrze, to mamy tak. Tu mamy rybę, tu mamy żelatynę, do której przejdziemy za moment. Sitko, które będzie mi potrzebne. Stare śmierdzące ściery, które odłożyłam i już Wam pokazywać nie będę, ale powiem Wam, to są te od ryby wypłukane i żeby nie waliły, to jeszcze przepłuczę je w wodzie z octem, także one tu sobie właśnie czekają na swoją kolej. A w tej chwili przystąpimy do odcedzenia do nowego garnka tego całego dobra, które jest ugotowane. Zobaczymy, co tu z tego, ile tego przede wszystkim jest. Widzicie, wszystko się rozpada, także jest tak, jak ma być. No dobrze, to mamy tutaj ten cały wywar. On jest lekko matowy. I teraz mamy dwa wyjścia. Albo robimy coś, żeby był piękny i klarowny, albo nie robimy nic. Normalnie nie robię nic, ponieważ mi to nie przeszkadza, że tam w środku coś pływa. I spróbujemy zrobić to teraz na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest gaza. Zwykła gaza, którą ja kupiłam w aptece. Położę ją na sitko i przeleję przez tą gazę ten cały wywar. No, coś tam się dzieje. Robię to powoli.
Tak odfiltrowało się wszystko, co można było odfiltrować. Widzicie, są wszystkie przyprawy, łuski gdzieś, które zostały. Wszystko to, czego no nie chcemy po prostu jeść. Garnek jest opłukany i teraz przelejemy, zobaczymy, jak to wygląda. Na pewno jest bardziej klarowny, ale nie jest super przezroczysty. I teraz można zrobić przezroczystość, wbijając do tego białko. Ubijamy. Nie chodzi o jakieś specjalne ubicie, tylko chodzi o takie roztrzepanie. Tak ubite właśnie białko. O to chodzi, że ono nie ma być, nie musi być ubite super, bo to nie jest omlet. Tylko roztrzepane, a to jest różnica. Da nam to po wymieszaniu i podgrzaniu. Już widać tutaj, jak to się wszystko oddziela w środku w tej zupie. I właśnie to jest moment, w którym można już to zdjąć i przecedzić ponownie. Znaczy ponownie, jeden raz byśmy cedzili, gdyby było zrobione od razu. Tu możecie zobaczyć, jak to wszystko pływa w środku. No i teraz znowu trzeba zrobić to samo. Znaczy ja muszę zrobić to samo, bo można było to wykonać jeden raz. Ale chciałam Wam pokazać właśnie, jaka będzie różnica. Ja Wam powiem, ja tego normalnie nie filtruję, dla mnie to nie ma sensu, ale dzisiaj jest film nagrywany dla Was i chcę, żebyście widzieli właśnie, jak takie rzeczy się robi. No właśnie robi je się w ten sposób. W Gdyni było takie miejsce, nazywało się Aloza, na 10 lutego. Ja pamiętam to miejsce jako dziecko. I w Alozie właśnie serwowano różne wykwintne dania rybne. No i tam serwowano różne galarety, galantyny z ryby. I powiem Wam, że właśnie to jest coś, co ja pamiętam z Polski. Bardzo się zdziwiłam już później, jak byłam właśnie w Gdyni, przyjeżdżając już do Polski, że nie było mojej Alozy, zlikwidowali Alozę. Chętnie by tam weszła na jakąś rybkę. Gazę musiałam przepłukać, gdyż się zatkała. Jak widzicie, złośliwość rzeczy martwych i okazało się, że moja kamera już jest chyba w takim stanie, że w ogóle dźwięk się nie nagrał. No także tutaj cedziłam i wyszło to tak, że po prostu za słabo to zagotowałam i było matowe. Także oglądajcie dalej. Wiecie co, jak to w życiu bywa, czasem wyjdzie, czasem nie. I zdecydowałam się jeszcze raz zagotować tym razem moją galaretę. I Wam powiem, że wygląda na to, że w końcu to wyszło, to co ma być. Efekt jest właśnie taki oczekiwany, przezroczysty. Także zaraz zobaczycie, jak ja tutaj to przeleję, przefiltruję to po raz kolejny, niestety. Tak dzisiaj wyszło, ale tak to jest, tak się testuje i pokazuje. I się wcześniej tego nie robiło. Także i tak mi wyszło, uważam, dobrze. Chociaż widzę, że przefiltrowanie teraz tego to też będzie kraina cudów. Ale zobaczcie, jaki jest piękny, klarowny w tej chwili wywar. Teraz on właśnie jest taki, jaki powinien być. I co ja Wam będę mówić, jak każdy z nas, Polaków, zna galaretę z ryby i wie, że wywar musi być przezroczysty. Także super zadziałała moc białka. Dobrze, także procesy filtracyjne przebiegły właśnie tak, jak miały przebiegnąć. Zobaczcie, jest piękny, czysty, klarowny, przezroczysty wywar. Takiego efektu wszyscy tutaj na pewno oczekiwaliśmy. I w końcu się za trzecim razem udało. Do trzech razy sztuka. Mamy tu
półtora prawie litra i zwiększę objętość do 2. Wywar jest świetny. Ja go posmakuję. Pecha. Właśnie taki ma być, pomimo rozrzedzenia. Coś tu brakuje. Można jeszcze go dosolić. I słuchajcie, nowa fraza. Docytrynić. A więc sobie docytrynię, ponieważ właśnie zapach, przepraszam, smak jeszcze woła o troszeczkę kwasku. I Wam powiem, z tą cytryną to jest po prostu super sprawa. Naprawdę tak poprawia smak. Ok, czyli mamy tutaj naszą galaretę. Nie muszę do niej dodawać kostki rosołowej, to jest bardzo ważne. A tu przechodzimy do dalszej części programu naszego. Będziemy teraz wyciągać żelatynę. Co z tym robimy? Wylewamy tą wodę. I teraz takie właśnie kawałki żelatyny po jednej wrzucamy do tego naszego rosołu. O, widzicie, on jest gorący, więc to się szybko rozpuszcza. Ja mam tu 2 litry i muszę o tym pamiętać, ponieważ mam 10 płatków za dużo. Z te 10 płatków muszę odjąć. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Okej. Powiem Wam, że jak się tak czasami człowiek pomyli, to później te płatki można położyć na talerzu i wysuszyć. Teraz, żeby wszystko ładnie wyglądało, przejdziemy do następnej części programu. A mianowicie, Wanus zapomniała ugotować jajko na twardo. W międzyczasie, gdy jajka się gotują, korzystam z okazji, pokroję marchewkę. Nie wiem, jak Wy otwieracie słoje, ale ja w ten sposób. O. I już działa. Przygotować w tym czasie, kiedy jajka się gotują. Powiem Wam, że już teraz przygotowuję tą rybę około 2 albo 3 godziny, także dość długo zeszło. Ja już zrobiłam się dość mocno głodna i mam ochotę coś zjeść, więc i tak Wam pokażę to do końca, bez obaw, ale zacznę przygotowywać, jak to będzie wstępnie tu wyglądało u mnie. A tu pokażę Wam, co wykonałam, co zrobiłam właśnie z tym kawałkiem pstrąga, którego za chwilę zjem. Już właśnie się przegryza, żeby też od razu do piekarnika nie wkładać, jest tylko sól, pieprz i cytryna. I tak włożony będzie na, ja myślę, 12 minut do gorącego na 180 stopni piekarnika. I zaraz go pochłonę dosłownie, ponieważ jestem tak głodna w tej chwili, także wybaczcie mi, ale muszę zjeść. Jeśli chodzi o mnie, uważam, że jest to jeden z lepszych przepisów na bardzo szybkie danie z pstrąga, które nie jest jakieś wymyślne. I innym razem spróbuję coś dla Was takiego fajniejszego zrobić. Ale to, mówię, to jest taki, co zawsze wyjdzie. Szybciutko się robi. I widzicie, fajnie się prezentuje. Powiem Wam, że to, co dziś Wenus wymyśliła, to normalnie masakra jakaś jest, ale no coś tam jest. Tu już zaczęło się ściemniać, tu już zaczęło się ścinać. I teraz dodam jeszcze jajeczko. O. I tak to będzie wyglądało. Powiem Wam, że pokażę Wam, jak to się zetnie.
Szczerze jest to ciekawe, ciekawe, zjawiskowe można by to nazwać, co Wenus wymyśliła tym razem. Każdy oczywiście może ozdobić sobie w sposób, w jaki lubi, w jaki umie. Ja nie umiem ozdabiać, więc wyszło jak zawsze. Trzeba to robić bardzo powoli, żeby nam to wszystko nie odpłynęło. Oczywiście ilość groszku, pietruszki, tego wszystkiego jest indywidualna. Każdy musi do swoich potrzeb, polubień po prostu odpowiednio tutaj to dodać. Ja nie jestem osobą, która musi mieć to wszystko, że tak powiem, super zrobione i dla mnie może to być wymieszane, w sensie to może wszystko sobie pływać, ale jeśli ktoś by chciał mieć to warstwowo zrobione, to polecam po prostu pobawienie się, naprawdę czasochłonne bardzo to jest i wstawianie do lodówki, dolewanie, jak już się zetnie, znowu dolewanie i po prostu ozdabianie, dolewanie, ozdabianie i tak. Tak, po prostu aż do uzyskanego poziomu. Ja nie będę jednak czekać na taki poziom. Nie chce mi się, jestem już zmęczona. Po rybę też dzisiaj czekałam dość długo w sklepie. Nie wiem, może łowili ją dla mnie. I powiem Wam, że już po prostu w tej chwili boli mnie bardzo kręgosłup, bolą mnie nogi i muszę usiąść. Także to będzie za chwilę w lodówce. Przygotowałam właśnie dla Was takie oto piękne danie. Żartuję. Tak wygląda ryba. Wyobraźcie sobie, że Wenus właśnie wylała w lodówce swoją galaretę. Także będzie jedna mniej. Tak wygląda moja rybka. Ja idę, kochani, jeść. Pokażę Wam już, jak galarety się stężają, co wyszło. Na pewno będzie dobre. No, kochani, jest koniec. I dzisiejszy dzień uważam za udany, aczkolwiek nie obyło się bez turbulencji. Złapał mnie nagły atak fibromialgii podczas kręcenia, dlatego że stałam i stałam i stałam. Ja nie mogę tyle stać. Spuchły mi nogi, spuchły kolana. Poczułam się strasznie zmęczona i w tym moim zmęczeniu byłam już tak nieprzytomna, że schowałam moje galaretki do lodówki i chowając groszek nie pomyślałam, że jeden z talerzyków wystaje trochę mocniej. No i tak zamknęłam lodówkę i się wszystko rozwaliło. Także kochani, z jednego talerzyka galaretka pięknie się rozpłynęła po lodówce. Więc jutro będę mieć dzień sprzątania lodówki. Także same plusy, same plusy. Już Wam pokazuję, jak wygląda galaretka po, nie wiem, po jakichś 3 godzinach, także ona już tam się stężała. Galaretka stężała, wygląda całkiem sympatycznie. Specjalnie mam taki talerz, żeby było widać, jak dawno temu w Alozie, w Gdyni, tak, takie piękne galaretki nam serwowali. Rewelacja, już Wam pokazuję z bliska. No właśnie, i to jest moja galaretka. Nieważne, że tu jajeczko jest i tu, że nie ma żadnego wzoru, to jest nieważne. Ważna jest, jaka ona jest piękna. Słuchajcie, ta galaretka jest tak piękna, że ja nie mam ochoty w ogóle jej jeść. Jest po prostu cudowna. Jestem bardzo zadowolona, że zdecydowałam się jednak na to, żeby nie była matowa, ponieważ jak widzicie, jest to bardzo ważne. Tu mamy trochę tłuszczu, który został, ale to jest rybka, także no jak to rybka. Dobre. Do tego jeszcze sok z cytryny albo ozdobić cytryną i Wam powiem, że idę zjem. Niebywała galaretka. Ja bardzo lubię właśnie galaretkę. Wspaniała rzecz. Upstrong. Tak. Kochani, taka galaretka. Koniecznie sobie zróbcie. Pycha. Nieważne, jakie były przygody. Kochani, galareta pyszna. Pstrąg wspaniały. A ci, co są w Reykjaviku, odwiedźcie właśnie sklep rybny na Sundlaugavegur w Reykjaviku 104.
Czy 105? Dobra, nie pamiętam. Sundlojga Wegur 12. I tam macie zawsze najlepszą rybę. Tylko ja tam kupuję cały czas. W innych nie chodzę. I co ważne, obsługa. Obsługa, ceny i świeżość. To jest najważniejsze. Kochani, ja z tym aromatem już nie chcę tutaj nagrywać się. Chcę zjeść, bo takie to smaczne jest. Lecę. Wy subskrybujcie mój kanał, klikajcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Jak się zawsze powtarzam, już mam zakodowane wszystko, co mam mówić. Więc powiem teraz tak. Jeszcze wejdźcie na Instagrama, ponieważ tam też możecie zasubować. No. Pozdrawiam, trzymajcie się, na razie, cześć!